tvpodkarpacie.pl. Zapewne nigdy nie da się wypracować formy, która zadowoli wszystkich. Wprowadzane zmiany mają jednak ten model ukształtować w jak najbardziej sprawiedliwy. Mowa o regulaminie budżetu obywatelskiego w Sanoku. Radni podczas ostatniej sesji zaktualizowali bowiem ubiegłoroczne przepisy. Przedstawię Państwu zmiany tak de facto, które nastąpią w tej nowej uchwale w porównaniu z uchwałą, która aktualnie obowiązuje. I tak, zmiany w uchwale. Zapis w paragrafie drugim aktualnej uchwały brzmi następująco. Przedmiotem konsultacji będzie budżet miasta Sanoka w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 2,75% wydatków inwestycyjnych realizowanych w uchwale budżetowej na rok poprzedzający realizację budżetu obywatelskiego. Zgodnie z tym zapisem kwota przeznaczona na budżet obywatelski realizowany w 2018 roku wynosiłaby 267 745 zł i 52 grosze. W związku z tym, że kwota budżetu obywatelskiego realizowanego w roku bieżącym, to jest 2017, wynosi 350 tysięcy, oznaczałoby to, iż kwota środki do podziału na dzielnice zostałoby zmniejszone o kwotę 82 254,48 zł. W związku z tym burmistrz miasta ma na względzie dalszy, ale stabilny rozwój środków przeznaczonych na budżet obywatelski, proponuje dokonać zmiany paragrafu drugiej uchwały i wprowadzić zapis o brzmieniu. Przedmiotem konsultacji będzie budżet gmina miasta Sanoka w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 420 tysięcy złotych. To jest jedna zmiana w uchwale. Zmiany w regulaminie. Tutaj dokonano analizy regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Sanoka, który stanowi załącznik numer 1 do uchwały. I w regulaminie burmistrz miasta proponuje dokonanie następujących zmian. W paragrafie drugim, punkt 8 litera A, zmiana miejscu punktu do głosowania w siedzibie Urzędu Miasta z sali herbowej na pokój konferencyjny numer 33, to jest tutaj na drugim piętrze. To zmiana ta jest podyktowana uniknięciem blokowania sali herbowej poprzez komisję do głosowania. W paragrafie drugim, punkt 8, dodano literę C o brzmieniu. C, instytucje miejskie. Basen kryty, MOSiR, ulica Królowej Bony 4, kasa. Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ulica Lenartowicza 2, wypożyczalnia główna i Sanocki Dom Kultury, kasa. Ta zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowych punktów do głosowania. Ma to na celu umożliwienie mieszkańcom miasta zwiększenia możliwości oddania głosu w formie tradycyjnej, czyli tej papierowej. Trzecia zmiana w paragrafie czwartym, punkt 1. Zmiana udostępniania formularza zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Dotychczasowe brzmienie tego punktu to: propozycja zadania do zrealizowania w danej dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec. Formularz zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego jest udostępniany na 14 dni przed terminem podanym w paragrafie 6 na stronie internetowej www.sanok.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu. Proponowana zmiana i proponowane brzmienie tego paragrafu, tego punktu. Propozycję zadania do zrealizowania w danej dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec. Formularz zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego jest udostępniany na 30 dni przed terminem podanym w paragrafie 6 na stronie internetowej www.sanok.pl oraz Biurze Obsługi Klienta Urzędu. Ta zmiana udostępnienia formularza zgłaszania propozycji zadań ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dłuższego okresu przekazywania propozycji, co myślimy, że powinno być przyjęte pozytywnie przez mieszkańców miasta. Czwarta zmiana w paragrafie 16. Usunięto punkt 3 o brzmieniu. Wydawanie kart do głosowania oraz możliwość ich pobierania ze strony internetowej wskazanej w ustępie 2 będzie możliwe od pierwszego dnia głosowania wymienionego w paragrafie 17. W dniu tym zostanie także uruchomiona aplikacja do głosowania elektronicznego. Jest to taka typowa zmiana techniczna. Usunięcie tego punktu jest podyktowane faktem, iż zapis dotyczący wydawania kart do głosowania i uruchomienia aplikacji internetowej będzie opublikowany w obwieszczeniu, o którym mowa w paragrafie 17 punkt 1. Dotyczy to właśnie obwieszczenia burmistrza miasta o dokładnym terminie do głosowania. I punkt ostatni, zmiana ostatnia. W związku z propozycją uruchomienia dodatkowych punktów do głosowania w paragrafie 16 dodano punkt 8 o brzmieniu: punkty do głosowania wymienione w paragrafie 2 ustęp 8 litera C będą czynne w zwykłych godzinach pracy instytucji. Zapis ten precyzuje ramy czasowe oddawania kart do głosowania w tych punktach. Natomiast w związku z proponowanymi zmianami zarówno w uchwale i w regulaminie oraz kierując się zasadami spójności uchwał, burmistrz miasta proponuje nie dokonywanie zmiany
istniejącej uchwały, a uchwalenie nowej, w której znajdzie się paragraf 8 o brzmieniu. Równocześnie traci moc uchwała nr 23 przez 196 przez 16 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy miasta Sanoka. Pozostałe zapisy uchwały i regulaminu pozostają bez zmian. W paragrafie 20 jest taki zapis. W przypadku braku przy głosowaniu co najmniej 5% uprawnionych do głosowania w danej dzielnicy, środki przyznane na budżet obywatelski dla danej dzielnicy przepadają. No jest tutaj taka sytuacja, może się zdarzyć na danej dzielnicy, że jest kilka zadań zgłoszonych i nie będzie po prostu przekroczone te 5%. Ja bym tutaj proponował, aby nie przepadały dla danej dzielnicy, tylko jeżeli jest zgłoszone 2-3 zadania, żeby w ten czas dzielnica, względnie radni zadecydowali, żeby zostało to zadanie do realizacji, które uzyskało najwięcej głosów danej dzielnicy. Czy w ramach tych środków mogą być też proponowane zadania o charakterze nieinwestycyjnym przy takim brzmieniu tego paragrafu, panie naczelniku? Bo dla mnie to trochę jest niekompatybilne z regulaminem, gdzie mamy, prawda, te zadania o charakterze nieinwestycyjnym. Natomiast tutaj, no przytoczę w całości. Przedmiotem konsultacji będzie budżet gminy miasta Sanok w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców. Jeszcze za chwilę sprowadzimy do tego, że pieniądze będzie podejmować decyzję Rada Dzielnicy, jeżeli Państwo taki kierunek chcecie reprezentować. Przecież tak naprawdę w zeszłym roku było zmniejszone z 10% do 5%. 5% to jest naprawdę już niedużo. W tym momencie, jeżeli idziemy w jednym kierunku, że Rada Dzielnicy podejmie którą decyzję, którą inwestycję ma robić, to w tym momencie się nie tylko mija z intencją budżetu obywatelskiego, ale w ogóle to się mija z celem. W związku z tym ja bym prosił o pozostawienie tych 5%, bo to jest naprawdę niewielka ilość mieszkańców w tym momencie, natomiast to trzeba uruchomić, żeby ewentualnie ci mieszkańcy zaczęli się tematem interesować, nawet jeżeli będą dwa. Nie było zagrożenia w poprzednim budżecie, który był w zeszłym roku podejmowany, że ilość ludzi, społeczeństwa danej dzielnicy nie przekraczała. Po przeciwnie, kiedy było dużo zainteresowanie, to nawet było ponad 20%. Natomiast tutaj właściwie niewiele zmieniamy, czyli zadania, które miały być do realizacji, są takie same zadania inwestycyjne, tylko w tym momencie, żeby nie tworzyć jakby ciągle zmieniać kwoty tego budżetu. Proszę zauważyć, że kiedyś kwota budżetu była 300 tysięcy pierwotna, kiedy był ten budżet taki bardziej miejski, potem była 350 tysięcy w zeszłym roku. Teraz byśmy sprowadzili do gdzieś do 250 tysięcy, bo akurat tak to jest, z tych procentów by wynikało. I żeby ustawić w tym momencie to w jedną kwotę, czyli to jest 420 tysięcy, to znaczy na dzielnicę, na projekt w danej dzielnicy by przypadało 60 tysięcy, czyli to jest około 10 tysięcy więcej niż przy tych projektach zeszłorocznych wynikających z tego wskaźnika inwestycyjnego. Panie Adamie, interpretuje zapis paragrafu 20. Jeśli będzie kilkanaście projektów, to sumuje się głosy oddane przez mieszkańców dzielnicy, a nie uwzględnia się tylko głosy na dany projekt zaliczone, który tam wygra. Także tu nie ma pan racji. Natomiast myśmy po to wstawiali nawet 10% rok temu, żeby zaaktywizować mieszkańców. Na pana wniosek w tamtym roku na sesji obniżono z 10 do 5, jak dobrze pamiętam. I moim zdaniem basta. Jeśli mieszkańcy miasta nie są aktywni, nie chcą brać udziału w wyznaczaniu zadań inwestycyjnych, po prostu nie ma inwestycji w danej dzielnicy, widocznie nie potrzeba. Ja też rozumiem intencje pytania pana Maćka, tu jest wyraźnie faktycznie określone zadanie inwestycyjne w paragrafie 2. Natomiast regulamin w paragrafie 3 mówi, że to też działania społeczno-kulturalno-oświatowe i zdrowotne o charakterze nieinwestycyjnym. Więc jest ta sprzeczność pomiędzy uchwałą a załącznikiem do uchwały i tej sprzeczności nie powinno być. I moim zdaniem to też należałoby poprawić. Biorąc pod uwagę to, co wczoraj zostało powiedziane na Komisji Finansowej i jakby tutaj jasną deklarację też pana skarbnika, że nie powinniśmy szastać pieniążkami, bo tych środków będziemy potrzebować. Ja to przyjmuję w całej rozciągłości. Natomiast cały czas
gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że ten nasz budżet obywatelski nie jest w pełni takim budżetem obywatelskim właśnie. I teraz wracam do tej propozycji, żeby on będzie miał charakter dzielnicowy, ja to już akceptuję i tak to powinno zostać. Natomiast proszę Państwa, czy nie powinniśmy się zastanowić nad wprowadzeniem takiego zadania o charakterze, możliwości zgłaszania zadań o charakterze ogólnomiejskim, wydzielając z tej kwoty, tutaj narażam się pewno trochę radom dzielnic, ale trudno, to znaczy pozostawiając tą kwotę na poziomie ubiegłorocznej kwoty. Mamy po 50 tysięcy, czyli mamy 350 i 70 tysięcy do wykorzystania właśnie na takie zadania o charakterze ogólnomiejskim. Proszę Państwa, my nie mamy jakby sprawdzone, czy to by się przyjęło. Jeżeli nie zostało, ja na przykład takie wnioski by się nie pojawiły. Ja wracam do takiego wniosku dotyczącego parku. Pamiętam, że taki w ubiegłym roku był i on był bardzo sensowny i on faktycznie byłby takim zadaniem, które jakby no, dawałoby szansę później skorzystania mieszkańcom, niezależnie od tego, z jakiej dzielnicy pochodzą. I proszę Państwa, ja chwilę wczoraj nad tym zastanawiałem się, bo jednak postanowiłem znaleźć czas. Gdybyśmy dokonali małych zmian w regulaminie, moglibyśmy to wprowadzić. Zakładając też rzecz następującą, że jeżeli nie pojawiłyby się takie wnioski, to oczywiście te środki są do zagospodarowania przez dzielnicę. I teraz tak, zostawić, jak powiedziałem, po te 50 tysięcy, zostaje nam 70 tysięcy, co już jest kwotą no, wystarczającą do przeprowadzenia jakiegoś zadania. Nie naruszamy tej kwoty ogólnej zaproponowanej przez pana burmistrza i tutaj chwała mu za to, że zwiększa jednak tą kwotę z roku na rok. Natomiast wprowadzamy ten element ogólnomiejski. Proszę Państwa, jakbyśmy przejrzeli te budżety obywatelskie, począwszy od tego Rzeszowa, o którym wczoraj wspominałem, to tam ten element ogólnomiejski występuje. Oczywiście występują także dzielnicowe. Są też takie, które są tylko ogólnomiejskie, ale ja wstrzymam się tego, jaki my mamy tutaj w Sanoku. I to by trochę zrównoważyło jednak możliwość realizacji takich zadań. Ja tutaj prosiłbym o jakieś ustosunkowanie się do tego, bo jeżeli to miałoby no, rację jakiegoś bytu, to znaczy mógłbym tu liczyć na to, że większość radnych się jakoś do tego przychyli i również pan burmistrz, to ja przeglądając ten regulamin, tam wystarczyłoby wprowadzić w paragrafie trzecim powiedzmy trzy dodatkowe punkty odnoszące się do takiego zadania ogólnomiejskiego z prostym takim założeniem, że o tym, czy zgłoszone zadanie można ocenić jako zadanie o charakterze ogólnomiejskim, decyduje komisja po prostu. Mamy komisję powołaną i tak do oceny tych wniosków i komisja, gdzie mamy to w regulaminie jasno określone, kto do niej przynależy, przyjmuje taki wniosek, że on ma charakter ogólnomiejski albo nie. Jeżeli nie przyjmuje, bo ktoś chce przemycić coś do zrobienia na jakiejś dzielnicy albo nie wiem, w jakiś inny sposób, stwierdza, że nie jest to wniosek o charakterze ogólnomiejskim, po prostu go nie rozpatruje. Zastanówmy się nad tym, bo mamy tak naprawdę, proszę Państwa, ostatni rok. Jeżeli tego nie zmienimy, to ten budżet zostanie taki, jaki uchwaliliśmy w lipcu, już do końca naszej kadencji. Moim zdaniem dołożenie jakby takiego krótkiego elementu ogólnomiejskiego spowoduje, że ten budżet stanie się bardziej obywatelski. Nie wiem, czy tu pan przewodniczący pozwoli na jakieś ustosunkowanie się. Ja mam, jak powiedziałem, nie mam wniosku w tej chwili, ale ten wniosek mógłbym szybko sformułować. Natomiast sprowadza się to do zmiany, tak jak Państwu powiedziałem, paragraf trzeci regulaminu składa się w tej chwili z 7 ustępów. Po dołożeniu tych trzech to będzie 10 ustępów, gdzie po prostu no, dopisuje coś takiego, że na przykład zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć również charakter ogólnomiejski, kiedy ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Przyznam, że tutaj odniosłem się do tego, jak to w budżecie Rzeszowa. Jeżeli radni by się jakoś chcieli do tego odnieść, no to, no to się odniesiemy, a jeżeli ma to zostać tak, jak zostanie, no to ja też będę głosował za, bo jednak kwota i dzielnice też to wykorzystają, 10 tysięcy dodatkowo na każdą z dzielnic, to nie jest mała kwota. Nie jest ten regulamin spójny i miałabym taką propozycję, żeby w paragrafie drugim, gdzie są słowa zadania inwestycyjne, wykreślić słowo inwestycyjne, a po wyrazie zadania dać odnośnik. Ujęte, czy takie jak w paragrafie trzecim, punkt szósty, bo tam jest rzeczywiście rozbite na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne i byłaby wtedy spójność, a to jest drobna korekta. Wykreślenie tylko jednego wyrazu i umieszczenie paragraf trzeci, punkt szósty. Proszę nie zapisać w paragrafie
pierwszym ustęp drugi na zadania wskazane przez, przepraszam bardzo, w paragrafie drugim. Przedmiotem konsultacji będzie budżet gminy Sanoka w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne w kwocie 420 tysięcy zgodnie z paragrafem 3 ustęp 6 załącznika nr 1 i mamy sprawę załatwioną. Najprościej. I jest to jasna sprawa. Tam określamy rodzaj zadań w regulaminie. Powołujemy się na regulamin. Albo można napisać, że te zadania określa regulamin w paragrafie 3. Ja nie przewidywałem w ogóle dyskusji tak szeroko pojętej jakby powrotu do tego budżetu obywatelskiego, miejskiego. A tutaj jest taki kierunek. Jeżeli ja propozycję mam taką, żebyście Państwo przegłosowali tą poprawkę pana radnego Macieja Derwięgi, która idzie jakby dalej idąca. No nie wiem, czy on złożył ten wniosek, czy nie złożył, czy to jest taka tylko sugestia. Bo jeżeli by to było głosowane, to i w tym momencie by było przegłosowane, to na pewno nie na tej sesji byśmy się tym zajmowali. Dlatego, że my nie mamy czasu na tej sesji, jakby gwałkować ten temat jeszcze raz od nowa. Moją intencją było to, żeby to była przejrzystość, żeby ewentualnie było wyjście do tego społeczeństwa, żeby ta kwota troszeczkę była zwiększona i ona jest rzeczywiście, bo jest 60 tysięcy złotych, więcej punktów, większy okres czasu w tym momencie i na pewno społeczeństwo to w poszczególnych dziedzinach zauważy. Jeżeli byśmy szli w takim kierunku, to na pewno trzeba by było to zakończyć tą debatę w dniu dzisiejszym i na sesji w maju jakby wrócić do nowego projektu budżetu obywatelskiego z wydzieleniem kwoty z budżetu dzielnicowego i taka moja jest sugestia w tym temacie, bo my na to czasu nie mamy i to trzeba by było opracowywać, a w tym momencie ja chciałem przypomnieć, że mamy jeszcze drugą sesję. Natomiast jeżeli chodzi o tą poprawkę tutaj, którą sugeruje pan radny Janusz Baszak, ja najbardziej za. Ja bym nie chciał, żeby to też zostało odebrane, tak jak wczoraj pan przewodniczący trochę na komisji to podsumował, jak ja zacząłem to proponować, że ja proponuję zmiany rewolucyjne. To nie są żadne zmiany rewolucyjne, proszę państwa. I to też nawet bym powiedział, że to nie jest wielka zmiana idei, bo popatrzcie na rozdzielenie tych środków. Prawda? Zostaje 350 tysięcy na dzielnicowy budżet i 70 tysięcy na generalnie podejrzewam jedno zadanie ogólnomiejskie. To tylko, to jest taka mała zmiana. Pewno faktycznie dzisiaj mamy tą sesję krótką, bo wiadomo, że mamy jeszcze drugą, to trochę by czasu zajęło. No, nic by się chyba nie stało, jakbyśmy w maju do tego wrócili, zastanawiając się. Ja tutaj no, mogę się zobowiązać, że ja zresztą mam już tu pewne te propozycje zapisów, przekazałbym to do pana naczelnika, tylko chodzi tutaj o to, czy w ogóle w tą stronę Rada chciałaby pójść, wydzielając niewielką kwotę z nadwyżki, którą zaproponował pan burmistrz, bo to tak można też ująć. 350 tysięcy zostaje tak jak w tamtym roku na dzielnicę. 70 tysięcy pan burmistrz proponuje więcej i te 70 tysięcy przeznaczyć na takie zadanie o charakterze ogólnomiejskim. To moim zdaniem nie jest rewolucja, ale jest to taka delikatna zmiana, która no, powoduje, jak powiedziałem, że ten budżet staje się bardziej obywatelski. Taka jest moja jakby propozycja. Podam panu przykład budżetu Katowic, który właśnie taki jest, że jest część ogólnomiejska 3 miliony i część pozostała 17 milionów. Tylko miałem na uwadze to, o czym mówi pan burmistrz, że w tej chwili tak na kolanie i szybciuteńko na pewno nie zrobimy jednak istotnej zmiany. W związku z tym pozostaje mi poddać pod głosowanie wniosek, czy jesteśmy za tym, żeby tę propozycję uwzględniać pana Drwingi. Jeżeli tak, to przenosimy tę sprawę na kolejną sesję. Natomiast jeżeli pozostajemy przy tej formule, która jest, z tymi drobnymi korektami, które zostały zgłoszone, debatujemy dalej na dzisiejszej sesji. Radni do wniosku Macieja Drwięgi się nie przychylili i dyskusję praktycznie na tym zakończono, a uzupełniona i poprawiona uchwała zyskała poparcie 18 radnych. TV Podkarpacie.pl